No tak, Mirecka Loryś. Maria Mirecka Loryś. Loryś, no właśnie, chciałem, żebyś nie pomylił. Tak, to jest po mężu. Loryson, podobno francuskiego pochodzenia, w tym Paryżu głównym, w centrum miasta jest olbrzymie te Lorys, takie jasne ogłoszenie. To będziemy zaczynać. Dzień dobry Państwu, kanał Sumienie Narodu z Jasnej Góry, gdzie dzisiaj odbywa się Światowy Zjazd Kresowian. Naszym rozmówcą jest Pani Maria Mirecka Loryś, którą serdecznie witam. No ja też witam wszystkich bardzo serdecznie i chociaż przeszło 50 lat byłam za granicą Polski, ale musiałam uciekać przed ponownym aresztowaniem i dopiero po 27 latach przyjechałam po raz pierwszy, ale też byłam bardzo pilnie obserwowana i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, ponieważ ja byłam komendantką kobiet na Polskę, bo moja komendantka poszła do niewoli. To była Narodowa Organizacja? Narodowa Organizacja Wojskowa Kobiet, tak. I moja ta komendantka poszła do niewoli, żeby być z dziewczętami, tymi młodymi, które poszły do obozu, żeby się nimi opiekować. No i ja po niej zostałam komendantką całości. I raz byłam aresztowana, jak jechałam, wykłady się skończyły na uniwersytecie, dali nam miesiąc urlopu, ja jechałam do domu i w Nisku pociąg obstawiony i tak, że mnie aresztowano i taki tam był okrutny, nazywał się Sefroniuk, potem jego proces taki był w Tarnobrzegu. I on mnie woził z Rzeszowa, z Niska do Rzeszowa, Rzeszowa do Warszawy. I w Warszawie, jak major Rubel, to powiedział, ja wszystko zrobię, żeby panią zwolnić. Mówi, bo to wszystko to jest żydostwo. I oni rządzą tutaj. Pani pojedzie z szefem UB z Krakowa. On się tam nazywa, ale to jest Żyd z Mielca. Tam jest, mają Żydzi polskie nazwiska, wszystko Żydzi, a najgorsza to jest Żydówka ze Lwowa, nie pamiętam, Bismarajorowa czy coś, i mówi ona, jak ja byłam oddzielona, bo byłam w czasie, słyszałam jak na korytarzu kobieta biła i wykrzykiwała i tego, jak ten, co mi przynosił dwa razy dziennie jedzenie, ja się pytam, kto to jest ta kobieta, co tak czyta. A mówię, to magister prawa ze Lwowa, Żydówka. I ona tak się, to ona tak mówią na gorszo, bo to był ona gorszo od wszystkich chłopów tutaj mówi. No i pani potem tak. I przyszedł, ten przyjechał major i mnie zwolnili wtedy, ale przyszli mnie potem aresztować, ośmiu ich przyszło, ten naczelny Żyd, który mnie w Krakowie prowadził sprawę moją, ale mnie akurat nie zastali, bo też przypadek, jedna byłam przeziębiona, bo to jesień była. Jedna pani mówi, niech pani już, ja pokój wynajmowałam, niech pani idzie, niech... Jak kto pani tam da szklankę gorącej herbaty? Ja pani nie. I zostałam, a tu rano dowiaduję się, że UB było ośmiu. No właśnie, pani Mario, spotykamy się na Jasnej Górze. Jest Światowy Zjazd Kresowian. Jest tu dużo środowisk kresowych, patriotycznych, katolickich, narodowych. Wszyscy są zatroskani tym, żeby została uchwalona ustawa upamiętniająca ofiary ludobójstwa ukraińskiego na Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich, w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Jak pani uważa, czy jest szansa, że polscy parlamentarzyści uchwalą taką ustawę i co robią środowiska kresowe, żeby to wywalczyć? No proszę pana, jeśli chodzi na przykład o środowiska kresowe, to się już tak jak w tym Chicago, to się właściwie wykończyło. Już ja jestem niemalże jedyna, która tam
panią Sobolę, która tam coś miała jakieś znaczenie. A teraz już nie ma nikogo. No, wszystko wymarło, co przyjechało z odchodu. Także że nie jest łatwo to działać. A w Ameryce to tak dzieci się albo interesują, albo się tak nie interesują. Ja, na przykład ja teraz byłam w tym maju w Chicago, w czerwcu, trzy tygodnie. No to miałam po szkole, w sobotnich szkołach miałam wykład, tam mówiłam tym dzieciom. Mnie proszono, żeby mówić o Armii Krajowej, bo tam nie wolno na ten temat było mówić. To ja im mówiłam trzy kwadranse. I ta młodzież zadawała mi pytanie. I te nauczycielki mówiły, my myślałyśmy, że one nic nie wiedzą. A okazuje się, że one skąd one wiedzą. Jednak to wiedzą. Także że jest, no, tam... Jest ta polskość, ale jest inaczej zachowywana. Są te szkoły, gdzie naprawdę jest harcerstwo. Jest, może nawet teraz byłam na tym defiladzie 3 maja. To było, no to coś wspaniałego, że tutaj na pewno nigdy w Polsce tego czegoś nie było. I ta młodzież, tacy małe dzieci z tymi flagami polskimi wymachywały, szły przez ulicę. Także nawet byłam bardzo podniosła na duchu, jak zobaczyłam. Pani Mario, ja bym jeszcze chciał wspomnieć o Pani bardzo zasłużonej rodzinie. Miałem przyjemność i zaszczyt znać Pani brata Leona Mileckiego, który w latach 80. był oficjalnym przedstawicielem Emigracyjnego Stronnictwa Narodowego na Polskę. Wiem, że było Was chyba 8 rodzeństwa. Ja byłam 7 z kolei. Proszę powiedzieć, jakie były losy tej rodziny. Wiem, że jest bardzo zasłużona dla Polski, ale też poniosła wielkie ofiary. No to czy to śmierć, czy to więzienie. Wszyscyśmy siedzieli w więzieniu. Wszyscy. Najstarsza siostra za brata Kazimierza, którego poszukiwali. Potem no, wszystko działało się. Dom był otwarty dla tych dla przyjezdnych. Tutaj się zaczynało. Nasz dom był zaczynał konspirację z bracia moi. No i tak, że to był brat. Najstarsza siostra była, potem był brat ksiądz, który został, jak wszyscy wyjeżdżali księża tam ze wschodu, on i późniejszy ksiądz biskup olszański zwrócili się do ojca Pio, bo jeszcze wtedy żył, co mają zrobić, czy jechać jak wszyscy wyjeżdżają do Polski, czy zostać na tamtych terenach, bo był na wschodzie, pod Wolszyskach, tuż nad samym Zbruszem, a ojciec Pio ją odpisał jednym słowem, trwać. I oni trwali i wtedy zostali tam, ale ten kościół pod Wołczyskach został osadzony w powietrze, a bratu do dyspozycji dali na mieszkanie magazyn soli po Żydach, bo tam było bardzo dużo Żydów pod Wołczyskach i wysiedlili stamtąd, no i on tam miał mieszkać. Ale to on tam dawał śluby, dawał chrzcił dzieci, święcił ziemię, no i tam także to było dla niego taki ważny punkt, no ale tam mieszkać to było niemożliwe. No ja jeździłam do niego, w Kijowieśmy się spotykali, potem bo bardzo byliśmy do siebie podobni, to żeby jeszcze ja na paszporcie amerykańskim, to nas śledzili, my siostrą śledziły. No on to, ale wiedziałyśmy, że jest biedny, nie ma, no przecież nie było skąd nikt pieniędzy, ani nic, to się mu pomagało i tak. Potem właśnie był brat Leon, potem siostra, która też siedziała 2,5 roku w więzieniu za działalność, potem Adam został rozstrzelany. Już, przez kogo? Przez w 1952 roku, w UB. A tyle razy był aresztowany za czasów niemieckich i uciekał. To był bohaterski człowiek. On nawet w Przemyślu taki w więzieniu siedział, to wysoki płot, potem druty i to, i on
Wigilię tego Nowego Roku, to tak to Niemcy byli bardziej tacy luźni, widocznie sobie popili i on wybił okno w łazience, wyszedł, bardzo wysportowany był, poszedł do muru, a to śnieg. I dwa razy się odbił i nie dostał, bo to śnieg. I wtedy się gorąco pomodlił do Matki Boskiej Leżajskiej. I żeby skoczył i zawiesił się na tych, po tej modlitwie. No i przeskoczył, no i leżał w śniegu, no zmęczony bardzo. A tam szli ludzie, a to Sylwester. I mówią, o pijany leży na śniegu, jakiś się upił. Ale on poszedł gdzieś, dotarł do znajomych i przetrwał. No i tyle razy się mu udawało, aż w końcu no, przeszedł obóz bardzo ciężki. Spotkał znajomych, którzy go uratowali, a potem już jak wrócił znowu z tego obozu, to jak, ciągle nie był w pracy konspiracyjnej. No i go, także zginął na Mokotowie w 1952 roku. Tak. Tak, no, piękna historia rodzinna, a potem bohaterska. Siostra najmłodsza, to... Jeszcze młodsza od pani, tak? Tak, bo ja byłam 7 kolei, ona 8. Ona była bardzo, w czasie powstania była w Warszawie, tak jak i Leon. I ona potrafiła jakoś przeżyła ten obóz, te powstanie i potem docierała do obozu, gdzie skazywali, ale po 65 latach zwalniali. I to ona brała od naszych działaczy dokumenty, potem tam przerabiali, dodawali im lat i ona przynosiła i wynosiła kilkanaście osób z tego obozu. Jako pielęgniarką niby była. Także myśmy bardzo wszyscy pracowali. No, ja po drugim, że mnie próbowali 8 w nocy aresztować, ale mnie nie zastali, no to ja już wiedziałam, że muszę uciekać za granicę. I potem dopiero po 27 latach przyjechałam pierwszy raz do Stanów, ale byłam obserwowana. Wszystko okazało się, że w Chicago miałam szpiegów też. Pracowaliśmy, niby ustalaliśmy paczki, wysyłkę paczek, a oni donosili. No i sprawdzili, ale nas przestrzegli, takie koledzy, to coś mi przestało się przez nich załatwiać. Pani Mario, jesteśmy w trakcie uroczystości. Nie chcemy dłużej już zajmować czasu. Dziękujemy bardzo i życzymy dużo zdrowia przede wszystkim. No ja nie wiem skąd ja, no ja przez 100 lat skończyłam. No właśnie, pani. 7 lutego nie już byłam, już dzień, już byłam w Stanach Zjednoczonych. Tam tylko wróciła pani do Polski. No ale jak tak, więc 200, taka tam czynna była. 200 lat pani Mario życzymy, 200 lat. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A panowie też się przysłuchiwali. Tak. Pan z jakiej organizacji? Antykomunistyczny Związek Więźniów Politycznych. A więźniów politycznych? Z czasów stanowojennego. Nie, 39-89. Tak. Czy pani, bo związek się rozwiązał w tej chwili, a ja go reaktywuję. Czy pani się zgodzi zostać honorowym prezesem? Nie, to bo ja, no, ja niby więźniem byłam, ale nie tam. Marysiu, za chwilę będziemy. No. Ale nie, bo to jest 39, bo tam ja jestem jedyny spoza z nowej opozycji. Reszta to są wszystko żołnierze od 39 roku do 63. No to co by pan chciał, jaką wiadomość? No czy pani się zgodzi? No ja zaraz wszystko pani dam, do siebie kontakt, a wezmę gdzie ja już mam 100 lat, to gdzie ja już i 4 miesiące, to co ja? Nie wiadomo jak ja długo będę żyła. Dobrze. To dziękujemy bardzo. No to ja zawsze jak coś z tego, mogę panu dać adres, bardzo gdzie ja proszę. Mieszkam i co, ale no, należy, to już by było takie, że jestem w chamcie.